Przechodzimy, drodzy Państwo, do drugiego punktu, to jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pod nadzorem budynków komunalnych. Tutaj, drodzy Państwo, poprzednią uchwałą przeznaczyliśmy, założyliśmy 6 tysięcy na remonty pracy, na remonty przychodni, czy też budynków, które funkcjonują, ośrodki zdrowia na terenie naszej dzielnicy. Otrzymaliśmy kosztorys na remont wiaty śmietnikowej na odpady medyczne. Kosztorys inwestorski stara na kwotę ponad 10 tysięcy, dokładnie 10 200. Być może oczywiście ta kwota ulegnie zmniejszeniu po przetargu, natomiast jesteśmy zmuszeni zabezpieczyć środki na CNC i proponujemy pozostałe pieniądze w wysokości 5 800 zł przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej przychodni w osiedlu dywizjonu 303. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy Komisja Zdrowia opiniowała ten projekt uchwały? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Podobnie jak w poprzednim punkcie, tylko chciałbym dodać, że odbyły się dwa spotkania, w których wzięli udział członkowie komisji oraz przedstawiciele ZBK. I dwie nasze inwestycje są po prostu wynikiem tych spotkań. To są na prośbę przedstawicieli przychodni, którzy mają gabinety w naszych przychodniach. Okna na dywizjon, natomiast warto się chwilę zatrzymać nad punktem tego śmietnika na drugiego pułku. To nie jest zwykły śmietnik, jest to śmietnik na odpady skażone, czyli na igły, szczykawki, które jest obostrzone, nie wiem, bo się nagrywa, jakimi przepisami, stąd taka duża kwota i stąd pilność inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Pan Bogdan, proszę. Proszę Państwa, no, trzeba wiedzieć, że ten śmietnik na te wypady medyczne jest tak w skandalicznym stanie, że po prostu widzę, ja nie wiem, czy on był wybudowany przed II wojną światową, czy po II wojnie światową. Skandaliczny jest. Po prostu trzeba to zrobić w trybie, że tak powiem, ekspresowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze chciał zadać dyskusję? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20, nie? Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję, że przyjęcie uchwała. Punkt 9.